Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Dziś miejska hulajnoga New Kiki Y 2 Pro. Firma New zasłynęła ze skuterów elektrycznych. Dziś produkuje również hulajnogi, które wykonane są z najwyższą precyzją. Kiki Y 2 Pro to świetny design, jak i komfort jazdy. Hulajnoga ma 10-calowe pompowane koła, silnik o mocy 300 W oraz baterię 48 V 365 Wh, która nie należy do największych. Jest to minus tej hulajnogi. Wszystko jest dobrze wykonane i spasowane. Manetka, chociaż kciukowa, działa bardzo dobrze. Mamy tu czytelny wyświetlacz, dzwonek umieszczony koło dźwigni hamulca. Do hulajnogi jest aplikacja, bardzo fajna, którą możemy ograniczyć prędkość naszego sprzętu, czy na przykład zablokować. W aplikacji jest również mapa, która rysuje naszą trasę i zapisuje wszystkie parametry, takie jak prędkość czy przebieg. Dzięki aplikacji sprzęt przypisany jest do użytkownika. Dodać muszę, że przy pierwszym uruchomieniu musimy przejechać 1,5 km z włączoną aplikacją. Hulajnoga na tym dystansie jedzie z maksymalną prędkością 15 km na godzinę. Dopiero po przejechaniu tego odcinka możemy się cieszyć pełną prędkością naszej hulajnogi. Więc każdy użytkownik jest zmuszony do tego, by zainstalować sobie aplikację. Wracając do hulajnogi, wyposażona jest w hamulec bębnowy ze wspomaganiem elektrycznym, co całkiem przyzwoicie zatrzymuje ten pojazd. Zasięg, jaki możemy uzyskać przy mojej wadze, to niestety zaledwie 20 km. Prędkość, z jaką maksymalnie możemy się poruszać, to 25 km na godzinę. Mamy tu kultowy reflektor halo, który bardzo dobrze oświetla drogę, a zarazem jesteśmy bardzo dobrze widoczni dla innych użytkowników. Oczywiście hulajnoga z tyłu wyposażona jest w czerwone światło, które podczas hamowania zwiększa swoją intensywność. Nie mogę się zachwycić, jak to wszystko jest dobrze wykonane i spasowane z sobą. To półka premium. Cała hulajnoga została zaprojektowana, aby zapewnić optymalną równowagę, łatwe sterowanie i maksymalną zabawę podczas jazdy. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie się na niej stoi. Kolumna kierownicy jest pochylona, co zapewnia nam większą stabilność podczas jazdy. Mały miejski sprzęt, który sprawia uśmiech na twarzy, którego minusem jest mała pojemność akumulatora. Za to bardzo fajnie się składa i dzięki temu jest bardzo mobilna. Zobaczcie, jak wygląda po złożeniu. Przy tym waży 18 kg. Muszę dodać, że mechanizm składania jest bardzo precyzyjnie wykonany. Nie ma żadnych luzów ani nic nie skrzypi. Koszt hulajnogi to 2,5 tysiąca złotych, za które dostajemy sprzęt wykonany w najwyższej jakości. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, link zostawiam w opisie filmu. Na koniec filmu umieszczę specyfikację producenta. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to jak najszybciej. Z góry dziękuję Ci za to. Thank you.
Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmy Hulaj Zbyszek.